Hej kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przychodzę po przerwie, oczywiście, jak to ze mną ostatnimi czasy. Przychodzę do Was po przerwie z nowym haulem zakupowym z Temu. Nie ma tego jakoś strasznie dużo, więc myślę, że nie zejdzie nam się to również jakoś strasznie dużo. Najpierw Wam pokażę, co mam tutaj, a później pokażę, odwrócimy kamerę i pokażę Wam stricte rzeczy, ponieważ doszłam do wniosku, że czasami jest lepiej po prostu, kiedy będziecie widzieli konkretną rzecz, a nie będę Wam rzucała przebitki, jak robiłam do tej pory. Także dajcie mi znać, czy wolicie z przebitkami i cały czas do Was gadam, czy wolicie, kiedy pokazywać będę Wam tak, jak dzisiaj. W każdym razie nie ma jakoś strasznie tego dużo, ale myślę, że są to rzeczy przydatne, także koniecznie chcę Wam pokazać. Natomiast z tych wszystkich hauli i z wszystkich rzeczy, które kupowałam do tej pory na Temu, to mam wrażenie, że ten haul i te rzeczy jakoś tak trochę pechowo do mnie przyszły, także zaraz wszystkiego się dowiecie i zaraz się dowiecie, jakie ja mam zdanie na temat tych rzeczy. Niektóre są fajne, niektóre są takie, no i buble się też znalazły, także koniecznie, koniecznie musicie być ze mną dalej. Linki oczywiście znajdziecie do wszystkiego w opisie filmiku, tam macie link na Temu, do aplikacji ściągnięcia, macie linki do każdej z tych rzeczy, które tu Wam pokażę. Jeżeli jesteście nowymi użytkownikami Temu, to oczywiście będziecie mieli jeszcze zniżkę, kiedy zainstalujcie jako nowy użytkownik aplikację, zniżkę, zestaw kuponów i tak dalej. Tutaj macie kod, który też Wam właśnie na to pozwoli, także sobie jak wpiszecie w aplikację, to da Wam to zniżkę. Tylko pamiętajcie, że zniżki takie dosyć mocne działają przez godzinę od ściągnięcia aplikacji i zarejestrowania się, zrobienia konta, tam ściągać aplikację i przez godzinę czasu to działa niestety tylko. No wiecie, chcemy coś zyskać, no to niestety zrobili takie obostrzenia, które mają spowodować, że szybko zrobimy zakupy. Okej, kochanie, ale nie ma co przedłużać, bierzcie kawkę, bierzcie herbatkę i zaczynajmy. Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to jest to coś, co za mną widzicie i tak naprawdę to tło już za mną widzieliście. Zamówiłam tło z Temu, właśnie tutaj z liśćmi. To jest całkowicie inne tło, niż byliśmy przyzwyczajeni, ponieważ to jest na takim materiale, ja bym powiedziała, że prawie jak zasłona prysznicowa, więc to sprawdzi się świetnie na przykład również w ogrodzie albo na balkonie, na ścianie. Wiem, że ludzie tak właśnie robią, że sobie kładą to po prostu na przykład na, wiecie, tam gdzie mają, nie wiem, jakieś kanapy czy coś i właśnie jako tło sobie kładą. To występuje w trzech rozmiarach i jest to jedno z najtańszych takich rzeczy na Temu. Bardzo dobra cena była. Ja mam 2 metry na 1,80 m, natomiast tam jest jeszcze 2,30 m na 2,5 metra, także może być naprawdę duże. Fajny to jest pomysł właśnie, żeby sobie zrobić gdzieś na ogrodzie, czy zrobić sobie na balkonie, żeby zrobić sobie, wiecie, jakąś taką, takie tło. Jakość tego jest średnia, bym powiedziała. Nie są te barwy i kolory takie bardzo żywe i takie bardzo wow. Natomiast moim zdaniem jest bardzo fajne, dlatego że to możecie spokojnie uprać. Takie prawdziwe tło, które się używa właśnie przy robieniu filmików, czy do robienia zdjęć, te tła to są troszeczkę jak kanwa wtedy, więc jeżeli Wam się coś wyleje, wychlapie na to, to Wam to po prostu ścieknie. Natomiast tego rodzaju tła to jest właśnie coś jak zasłona prysznicowa, czyli może na to pada, możecie to uprać, łatwiej się to też prasuje, więc to jak wykorzystacie, czy to jako tło na przykład do filmiku, czy wykorzystacie taką rzecz do robienia zdjęć, czy wykorzystacie właśnie tak jak Wam powiedziałam w ogrodzie, czy na balkonie i tak dalej, to w każdej z tych sytuacji wyjdziecie obronną ręką, bo nawet jeżeli coś się Wam na to wyleje, czy właśnie będzie padało, czy się gdzieś pobrudzi, się zakurzy i tak dalej, to będziecie mogli wyprać. Ten print jest taki, wiecie, nie jest super, super taki mocny, w sensie taki bardzo wyraźny, ale wszystkie tła mają to do siebie, że one nie są idealnie, wiecie, one są leciutko takie zblurowane. To tak wyglądają wszystkie tła, więc tutaj nie mam się co w sumie czepiać. Te cegły, które są tutaj na dole, one mogłyby być jaśniejsze, one są w takim szarym kolorze. One mogłyby być jaśniejsze jak dla mnie, natomiast one przez to, że nie są, one chyba bardziej naturalnie wyglądają. Natomiast jako tło myślę, że całkiem fajnie się sprawdza. Możecie cofnąć się do poprzedniego filmiku, który robiłam, tam właśnie nagrywałam na tym tle. To nie ma co przedłużać i zabieram Was teraz pokazać te mniejsze rzeczy i zobaczymy, co tam jest. Kochani, tutaj mamy pierwszą rzecz, jest to rzecz dla wiedźmy. Jest to taki mały, malusieńki zestawik. Te zestawy są różne, są albo selenitem, albo bez selenitu. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj salopanto do oczyszczania energii domu i tak dalej. Mamy tutaj szałwię. To jest taka malutka, ja jej tu nie sprawiam, ona dosłownie jest taka malutka, ale się sypie, dlatego że ją używałam.
Tutaj mamy to selenit. Możecie o tym poczytać, ja nie będę Wam teraz opowiadać o selenicie, bo to nie o tym jest filmik. Natomiast jest też w zestawie i tutaj mamy muszlę, w której właśnie można to trzymać albo gasić o to i tak dalej. Z tym, że muszla tutaj przyszła lekko do mnie pęknięta, nie wiem, gdzieś tutaj było, widzicie? Jest leciutko pęknięta. Natomiast było to bardzo dobrze zapakowane, ponieważ było to zapakowane w folię bąbelkową i jeszcze w kartonik. Także nie stało się to w trakcie podróży, a stało się to, przypuszczam, wiecie, po prostu była lekko pęknięta muszla. Natomiast sam zestawik jest bardzo fajny, jeżeli interesujecie się tego typu rzeczami, to myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Niedrogi zestawik, a macie wszystko, czego potrzebujecie. No i na rzecz jest bardzo prosta, jest to zwykły case na telefon mojego iPhone'a. Wiecie, ten silikonowy, bardzo dobra jakość, muszę przyznać. Bardzo dobrze zrobione to są te silikony tutaj z tymi, wiecie, powiększonymi, że tak powiem, różkami. I uwierzcie, to wielokrotnie ratowało mi telefon, bo to ile razy mi telefon spadł, to się w głowie nie mieści. Zawsze zamawiam takie, ja przeważnie zamawiam właśnie te silikonowe. Wiadomo, że one z czasem od ręki żółkną od używania, więc wiecie, ale one chyba w tym momencie 50 coś pensów, no to powiedzmy 2,53 zł, no to jest w ogóle rewelacja, także link macie, tylko się śpieszcie, jeżeli chcecie i szukacie, bo wiadomo, że te ceny się zmieniają. Ale myślę, że mogę Wam spokojnie polecić, bo jest naprawdę fajnej jakości, także warto kupować właśnie case'y na telefon na takich stronkach jak Timu, ponieważ one tam wychodzą najtaniej, a dokładnie te same case'y kupicie na innych, wiecie, stronach, kupicie w sklepie, dokładnie to samo, tylko wiecie, będzie inaczej troszkę zapakowane i cena będzie już znacznie, znacznie wyższa. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest coś z biżuterii i to był zestaw, możecie kupić albo złoty, albo srebrny, albo właśnie taki zestawik, ten zestawik się najbardziej opłacał. No jest to prześliczny łańcuszek z tymi takimi niby dmuchanymi pieskami, tutaj macie złoty i tutaj jeszcze jest srebrny, z tym, że te łańcuszki niestety są króciutkie, o, może tak nie widać tego na kamerze, ale one są dosyć krótkie. Ja też nie mam najszczuplejszej szyi, muszę przyznać, bo jestem brudna od tego, od tej szałwii. W każdym razie ja też nie mam najszczuplejszej tej szyi, bo moja szyja zawsze była troszeczkę szersza, więc albo jeżeli macie bardzo szczuplutką szyję, to będzie to dla Was dobre, albo dla dziecka, albo wykorzystać to w inny sposób. No musielibyście sprawdzić, ale to kosztowało takie, słuchajcie, grosze, takie grosze, że powiem Wam szczerze, że dla samych tych zawieszek można by sobie kupić, a łańcuszki to zawsze dziś można wykorzystać. Naprawdę bardzo fajna rzecz, chociaż wiecie co, jak ja zawsze mieszam i złoto i srebro razem, także zastanawiam się, czy po prostu nie rozpiąć i nie pomieszać tego jako, wiecie, jeden łańcuszek, tak, złoto-srebrny, i te zawieszki też fajnie wyglądają, także myślę, że to jest bardzo fajna rzecz i to kosztowało naprawdę takie grosze, że warto zerknąć. Jeżeli będzie dobre, super, jeżeli nie, to dacie komuś najwyżej. Słuchajcie, tutaj mam coś do domu i do domu to jest taka rzecz, że możecie włożyć tutaj gąbki, płyn do mycia naczyń i tak dalej. Tutaj jeszcze było to i to, wiecie, zawieszacie w ten sposób, tak, żeby można było powiesić sobie jakąś szmatkę czy coś, ale widzicie, że to pękło. Ten plastik na to, zobaczcie, jest tak elastyczny, że zanim ja to zawiesiłam, to ja już to popsułam. To też przyszło dobrze zapakowane, przyszło w kartonie, więc nie mogę narzekać na transport, bo to nie była wina transportu. Natomiast wiecie, ja kiedy to, wiecie, przycisnęłam bardziej, to po prostu poszło. Zawieszając szmatkę też by to się złamało. Teraz pytanie, czy wszystkie tego typu rzeczy też takie są i ten plastik jest taki bardzo giętki i miękki, czy na przykład od innego sprzedawcy będzie już lepszy. Natomiast ja używam tego w ten sposób, dlatego że każda gąbka, wszystko co tu położycie, jak postawicie to przy brzegu zlewu, tak, to będzie Wam po prostu ta woda ładnie spływała, dlatego że widzicie, że to jest specjalnie zrobione tak, żeby wszystko Wam ładnie spływało. Ale i tak się u mnie to super sprawdza, także bardzo Wam polecam, bo zawsze na tych brzeszkach gdzieś tam zostawała ta woda, a to z czegoś, a to z gąbka z tego, a teraz po prostu wszystko sobie ładnie spływa do zlewu. Zamówiłam też, słuchajcie, pasek. Pasek, który jest takimi metalowymi oczkami. On bardzo fajnie wygląda. Tutaj zapięcie też metalowe. Z tym, że ja zamówiłam jakiś mały rozmiar, albo przez przypadek, albo to był mały rozmiar. To jest oczywiście na gumie, tylko wiecie, to też nie może być tak, że bardzo mocno naciągniecie, bo się robi coś takiego. To się niestety tutaj otwiera. Ja lekko to pociągnęłam i przełazi przez te pręty. Nie wiem, czy to się da lepiej zacisnąć, czy nie. W
każdym razie no widzicie, że coś takiego się robi, więc to uważam za bubel, bo jeżeli się coś takiego zrobi w trakcie, kiedy założycie, no to taka trochę kicha, tak? Więc albo dla szczuplutkiej dziewczyny, która ma eskę i po prostu nie będzie tej gumki za bardzo naciągać, chociaż wiecie, też usiądzie się, coś się naciągnie, to może puścić. Albo po prostu wykorzystać ten metal do, wiecie, żeby przypiąć na przykład do bluzki, czy do sukienki, czy coś podszyć i żeby to było na stałe. No bo niestety tutaj się to rozłącza. To jest wina tego, że tu jest luźniejsze to oczko. Nie wiem, czy je się da, ono się niby ściska, ale otwiera się z powrotem. Więc nie wiem, czy po prostu mój jest felerna, inne nie. Bo tam raczej były dobre opinie na temat tych pasków. Generalnie pasek bardzo ładnie wygląda, prześlicznie wygląda do różnych bluzek, do różnych sukienek, do jeansów, do spódnicy. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, z tym, że no niestety mój się otwiera i ma ten feler. Dalej, kochani, mam coś dziwnego i to jest coś takiego. To jest tak naprawdę taka naklejka na ścianę. Ja chciałam to przykleić za kosz na śmieci, bo wiecie, jak się wyrzuca do kosza na śmieci, to zawsze a to coś z torebki kapnie na herbatę, albo gdzieś mokrą ręką, albo coś. A to po prostu jest łatwo zetrzeć, więc pomyślałam, że po prostu ten kawałek za koszem na śmieci obkleić tym, bo będzie łatwiej pościerać z tego, a nawet jak się z tego nie zetrze idealnie, to można to wymienić. Jest to bardzo cienkie, zobaczcie. To jest samoprzylepne, bo tutaj jest folia, żeby, wiecie, ją odkleić i przyklejacie po prostu do ściany, czy do szafki, czy do kogo, czegokolwiek. Jest to teoretycznie w kolorze białym, natomiast ten kolor to nie jest taki biały. Ja myślę, że to jest taki ecru, brudny biały, taki żółtawy biały. I to troszkę mi przeszkadza, ponieważ ja oczekiwałam białego, białego. Więc jakby odcień tego jest denerwującym. Wynika, przypuszczam, to z tej gąbki, która jest tutaj od spodu. Myślę, że to jest wynik tego, że to jest takie żółtawe. Natomiast wiecie, no jeżeli tego bardzo nie będzie gdzieś widać, to jest ok. Mieli to też w kolorze czarnym i bodajże brązowym. Wiecie, ja teraz nie pamiętam. Można znaleźć to na kilku aukcjach. Ja mam tutaj długie, bo to jest ponad 5 metrów. I ta aukcja, którą ja znalazłam, po prostu to było najtaniej. Ja, to nie jest rzecz, którą normalnie się używa w domu i ja bym nie polecała do wytapetowania sobie całego, nie wiem, przedpokoju, pokoju czy czegokolwiek tym, no bo tutaj jakoś to jest taka, no, taka słabiutka. Ale myślę, że to jest dobre właśnie do szafki albo do jakiegoś takiego małego fragmentu, albo do jakichś takich miejsc, gdzie wiecie, no to nie jest taki front, gdzie musicie wszystko perfekcyjnie widzieć. I wiecie, musi być to bardzo dobrej jakości. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś takiego na szybko, takiego badziewka, jak ja to nazywam, żeby właśnie było łatwo to zetrzeć, to myślę, że to jest dobra opcja. Kochani, i chyba to jest ostatnia rzecz. To jest taka szczotka i ta szczotka, słuchajcie, ja widziałam dokładnie taką samą szczotkę w zestawach z Timberlanda i te zestawy kosztują masę pieniędzy. Natomiast ta szczotka kosztowała mnie chyba 5 zł. Jest to gumowa szczotka i ona służy właśnie do czyszczenia zamszu, nubuku, tego typu rzeczy. I ja ją właśnie kupiłam do moich timbów. Ona naprawdę bardzo ładnie zbiera, bardzo ładnie, wiecie, czyści. Ja tutaj czyściłam nawet moje klapki, widzicie, że są takie brązowawe, dlatego że szczyszczałam po prostu z klapków, wiecie, te ślady po stopach. Bardzo ładnie to schodzi, bardzo polecam, bardzo fajna ta szczoteczka jest. Ta guma jest w miarę miękka, ale też zdaje rezultat. Także jeżeli szukacie czegoś do zamszowych butów, czy z nubuku butów, to koniecznie musicie zaopatrzyć się w taką szczotkę. Są jeszcze takie jakby gumki do ścierania i one też przepięknie po prostu zbierają brud z tego typu butów. Także jak znajdę te gumki na Timu, to Wam podrzucę również link, bo warto się nimi zainteresować. Natomiast tą szczotkę bardzo serdecznie Wam polecam. Nawet jak macie Birkenstocki, to ten środek i ta wkładka się brudzi. Także tamta gumka, ta szczoteczka do wyczesania i naprawdę będą wyglądały 1000 razy lepiej. Bardzo fajne. To gdyby się nie za mało było, bo ok, szkoda, że ten pasek się rozpina. Tutaj szkoda, że te łańcuszki nie są wystarczająco długie. Case super. Tutaj ten zestawik też jest bardzo fajny, także jeżeli zaczynacie przygodę na przykład właśnie z oczyszczaniem i tak dalej, to bardzo fajny ten zestawik jest. Tylko no szkoda, że wiecie, przyszła mi pęknięta ta muszelka. Zakładam, że gdybyś przyszła do Was i byście po prostu napisali do nich, że jest pęknięta, to by Wam zwrócili pieniądze za to. No tutaj Kesto już Wam mówiłam. No i oczywiście to coś.
tam to w tym mi kolor mi przeszkadza, tutaj się rozpina, tutaj coś pękło, tutaj coś, wiecie, także takie trochę nieszczęśliwe było to zamówienie, bo z każdej rzeczy można by czegoś się tam prawie że dopatrzyć, ale generalnie każda z tych rzeczy się przyda. Kochani, to już byłoby wszystko. Oczywiście tak jak wspominałam na początku, wszystkie linki, wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie spokojnie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, dawajcie znać również w komentarzach. Oczywiście dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko, co myślicie o tych zakupach. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmików, to oczywiście w opisie również będzie cała playlista ze wszystkimi filmikami z holami zakupowymi z Temu. Także tam się kierujcie koniecznie. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jest to zawsze motywujące i pomagające w rozwoju, także będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra, kochani, my się widzimy w sekcji komentarzy, tam będziemy dyskutować, a teraz ja się z Wami serdecznie już żegnam. Życzę Wam fajnego dnia, wieczora, nocy, zależy kiedy mnie oglądacie. Także ściskam Was mocno, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.